Przedstawiciele partii Korwin są przekonani, że w niedzielę wyborczą Platforma Obywatelska odejdzie od władzy i przygotowali podsumowanie 8 lat rządów tej partii. Wyliczają m.in. podwyższenie wieku emerytalnego, zabranie pieniędzy z OFE, szereg afer oraz niespełnionych obietnic wyborczych. Przyszedł już wasz kres waszych rządów. Już więcej nie pozwolimy wam sknocić niczego w tym naszym kraju. Działacze Korwin liczą, że do nowego parlamentu uda się wprowadzić jak najwięcej polityków wolnościowych. Wolnościowców, którzy zapewnią, że za pieniądze Polaków nie będą jadane ośmiorniczki na prywatnych, wystawnych kolacjach polityków. Według sondaży partia Korwin balansuje na granicy progu wyborczego. Działacze uważają, że są niedoszacowani i liczą na blisko 10% poparcia.